Cześć, witajcie, ja jestem Brawly, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tekken 7. Moi mili państwo, lecimy z kolejnymi rankedami, tylko tym razem inną postacią, jest to oczywiście Yoshimitsu. No i razem na pierwszego przeciwnika, sądząc po jaku jest to Polak. Gram z inną postacią, dlatego że King jest troszkę wolny, jeżeli go się przyciśnie do ściany jakąś szybszą postacią, no to jest ciężko. To jest naprawdę ciężko, widzę, że koleś jest ogarnięty dosyć, sądząc po jego statystykach. Wygrał 8 walk na 10. Także może być ciekawa walka. Dydzio ma rangę wyższą od mojej, trochę. Więc, no cóż, zobaczymy jak nam pójdzie. O kurde, to mnie teraz złapał. No nie, no przecież się broniłem. No, serio? No co? No przecież ja się broniłem, co to jest za głupia gra? No halo? Serio, wam mówię? Coś się od... Ty frajerze. Okej, okay. Udało się wygrać jedną rundę. O, też znasz jakieś kombosy, kolego? O kurde, teraz to... Okej, okay. Udało się, kolejna runda dla nas. Kurde, koleś zazwyczaj to samo robi, troszkę irytujący koleś. Pum, 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 a przy tym się już obronić nie może, nie? O kurde, on mi wyrąbał. Dobra, pierwsza walka dla nas, znaczy pierwsza, wiecie, ugrana walka. Świetnie. Lecimy z kolejną. Return to warm up. Lecimy z kolejną walką, z kolejnym przeciwnikiem. Myślę, że w tym odcinku zagram sobie raczej dwie walki, takie na szybciutko. W celu zaprezentowania wam nowej postaci. Jeszcze grałem tutaj trochę Jinem, ale wolę jednak tą postać, w sensie Yoshimitsu, dlatego że tą postacią już grałem w szóstce. No i troszkę ją znam. Więc wolę zdecydowanie tą postać. Okej, okay, mamy Laresa jakiegoś, ale oczywiście klasyk, przerwane połączenie. Nie wiem o co chodzi, dlatego że ten błąd występuje dosyć bardzo często. I nie wiem czy to przeze mnie, czy przez przeciwników. Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę. Jeżeli zaraz mi nie znajdzie jakiegoś przeciwnika, to szybko tutaj... No znowu, o nie, to jest inny. To jest inny ziomek, ale ta sama postać, w sensie Lars. Mam nadzieję, że mi połączy. Nie, niestety. Koleś nie przyjął. Koleś nie przyjął zaproszenia. Niedobrze. A zaraz wam jeszcze pokażę po tej walce, jak ja sobie fajnie tego Jina ubrałem. Bo naprawdę wyglądam tam przekozacko. Wszystkie ciuchy, które tam zdobyłem, musimy odblokować w specjalnym trybie. Ale to po walce. Wiecie co? O, jest, dobra, znalazło, świetnie. Mam nadzieję, że uda się go pokonać. Bo szczerze mówiąc, będę chyba pierwszy raz miał przyjemność, no, grania przeciwko tej postaci. Bo jeszcze w siódemce nie grałem tutaj, także nie znam tej postaci, bo troszkę te ciosy się zmieniły od szóstki. Więc może być ciekawie. Okej! Okay. Ole, fajne dance'y. Dobra, lecimy, moi mili państwo. Wiecie co mi wkurza? Dlatego, że ja nie mogłem... Nie mogę... Robię do... Cofam się do tyłu. Wypierdalaj.
Cofam się do tyłu, a on mi... No... Nie ten, nie blokuje tych ciosów. No w kurwa, robiłem do tyłu! A, ale mi wydupił. Dobra, powinnam to... O! Świetnie, dobra. Wyszło nam, ale szczerze mówiąc fuksem go pokonamy. Ale udało się. Dobra, pierwsza runda dla nas. No to mi teraz wyrąbał. Ah. No dobra, tego nie chciałem zrobić zbytnio. Ale ładnie go można skontrować tutaj. Oh. No! Kurczę, nie udało się. No nie! Fuck! Skubany się obronił. Ale... A my tu gramy o rangę. To nie możemy tego spieprzyć. Dobra, zrobimy to by tak. Jeszcze to obronił. Okej, okay. Nie tak to miało wyglądać. O! Okej, okay. Udało się. Szczerze mówiąc, bardzo ciężko się gra tą postacią, dlatego że wszystkie ciosy mylą mi się z Kingiem, czyli tą postacią, którą już grałem w poprzednich odcinkach. No i kurde, próbuję robić kombosy kurde z Kinga. A to jest inna postać. Ziomek, ogarnij. Znaczy mówię do siebie w tym momencie. Także... Nie! No trafił mnie, kurde! Ale mi wyrąbię. O! Dobre. Dobra, moja kolej, frajerze. Także, moi mili państwo, to będzie na tyle. Udało nam się pokonać tego dziada. KO, ranga wbita, ekspert, świetnie. Dobra, także to będzie chyba na tyle, tylko wam jeszcze pokażę, jak ja zajebiście ubrałem sobie Gina. To wam normalnie klapki spadną. Czekajcie, tutaj. No ładuj się szybciej. No i Gin. Zobaczcie na to. Zobaczcie na to, wszystkie ciuchy, które mam na sobie, musiałem po prostu odblokować w specjalnym trybie. Ten płaszcz, te oczy takie demona i ten taki, nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, makijaż na ryju. Wiecie to, o co mi chodzi, takie czarne, taka czarna obwódka na twarzy. Spodnie standardowe, to akurat spodnie miałem, ale płaszcz, oczy oraz tą obwódkę musiałem odblokować. Troszkę mi to czasu zajęło, ale było warto. Bo naprawdę, no zobaczcie, wyglądam przekozacko. Nie no, bez tego. O, tak to powinno wyglądać. O, albo tak. O, tu już w ogóle do klimatu. Nie no, żartuję. Dobra, także to chyba będzie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Tak, łapka w górę i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!